Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Jezus mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nikim jest. Ojciec tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie, chwała tobie, Chryste. Chrystus tutaj daje przykład zwykłej, prostej wiary, bo wiara nie polega na wielkich intelektualnych rozważaniach, ale na prostym zaufaniu do końca Bogu.